Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Samo wymawianie kurde nazwy tej gry po prostu mnie hypuje, nie? Bueno. Powiem wam, wytestowałem sobie poza nagraniem na tych początkowych przeciwnikach tę strzałkę Farona i ona jest totalnie do bani. Czekaj, gdzie... O kurde, ty to są dwa przejścia? Ty to są dwa przejścia, proszę, proszę, dobra. Ja się zdziwiłem, że jest ten smok, nie, ale to okej. Mamy typiarzy. Dobra, no ten mnie ten zaatakuje. Ci? W razie nie. No to... Tarcza, idiota, tarcza! Chociaż unik. Albo? Okej. Się nie popisałem. Przepraszam, że tego jest pisa. A nie, on jeszcze żyje. To sobie ładnie umrzyj. To jest po swojej. Czemu to tutaj świeci w taki sposób, jak wrócę tak, to się już nie świeci. Na hel? To tak się odbija w tym. Boże. Dobra, wróć, dobrze, chciałem powiedzieć. Widzę, że chyba tak samo tutaj poprawiamy, to bardziej łapie. Kolejny złamany prosty miecz do kolekcji. Bo prędzej na sprzedaż raczej. Teraz zobaczmy, co jest tutaj. Nie typiasz. Coś tutaj. Bomba zapalająca, okej. Okay. Jeszcze a propos, jak je mam, to może je sobie chociaż tutaj postawię, bo się mogą przydać nawet. Tu, tu. I jak ten? Taki damage. O! Nawet, że nie miałem tarczy przypisanej. Jezus, leży był. Z tego co kojarzę, gdzieś tam się wczytałem, to ponoć w tej grze jak się albo zabije ileś tam typiarzy, albo jak dostanie się chyba ocenę wiadomości, to powinien się Estus odnowić, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien akurat tego. Zobaczymy. Proszę opuszczonego ciała. Tutaj. Mamy przejście. Seriously? Chcesz mi trafić? Stalowy hełm. Zobaczmy, czy jest lepszy. No jest. Waga trochę większa, ale na razie mnie też tak nie będzie bolało. Typowy hełm żołnierza Lothric ledwo się trzyma mimo swojej żelaznej konstrukcji. Osłonięcie go przed strzałami i innymi fizycznymi zagrożeniami zawsze jest dość rozsądnym posunięciem. Dobra. Ile tych typiarzy tam jest? Jesus Christ! No, do tu! Lecz się. Muszę teraz... W ogóle czemu? No tak, czemu nie ripostuję? No bo nie mogę. Nie ma tarczy, nie ma riposty. Kurde, już bym się musiał cofać do ognicha tak naprawdę, bo już w ogóle nie mam w ogóle Estusu. Pamiętaj, że ty strzelił przez swojego. Pojawi się pokój skończył, nie wierzę. Bądź tak ładny i zdechnij, no. Ciekawe stwierdzenie. O, tutaj typ z kimś walczy.
Kłopy powstają jak nic. Skupienie użyję. Przywróć tego skupienia. Oj! Oj, 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 oj! Panie rycerzyk, ja panu nie chciałem przeszkadzać. Proszę mnie zostawić. A, zrobiłem unik. Nie dostałem kartek nieśmiertelności. Gościu walnął mi fangę na ryj, po prostu starczy. Spoko. No i proszę, byłem rozpalony i kurwa już nie jestem. Dobra, zobaczmy co będzie jak pójdę w tym kierunku. Tu jest. Dobra. Trzymaj. Nawet mocny mamy zamach tym fireballem, muszę przyznać. I teraz to kurde w ogóle odzyskiwanie gardą, nie? Z Lysaki. Dopiero w Bloodborne. Czyste klejnot było. Dopiero w Bloodborne zostało wprowadzone to odzyskiwanie zdrowia podczas atakowania. Trudno się mówi. Żyj! Nie, żeby nie zaatakowali, ale na wszelki wypadek lepiej się ich pozbyć. Co się z tym typem stało? Czemu taki, jakby taki cień zaczął się, cień za mrok zaczął się z niego wylewać? Czy tam ulatać? Nie poddawaj się. Dobra. Długi łuk z wypostrzały, spoko. Okej, tutaj chyba nic nie ma poza tym. Iluzja! No niestety. Piękne by było, czy to jest piękne, w sumie to było jak najbardziej logiczne, żeby się tu mogła iluzja pojawić. Ale nie ma tu chyba dalszego przejścia, czyli to było tylko łuk do zgarnięcia i nic więcej. Szkoda. A jeszcze mogę z tego typiarza coś zabrać. Zobaczymy, co takiego zostawił. Coś przydatnego. Tobą powodzenia. Czemu? Nie było takie trudne. Spodnie desertera. Dobra. Zobaczmy tutaj jeszcze zbroja desertera. Zbroja zwykłego żołtaka, wymalowana na niej herb, jest zatarty i niemożliwy do rozpoznania. Noszenie tego brudnego, przerdzewiałego i przetartego kawałka metalu przystoi chyba jedynie złodziejom. Okej. Okay. Ręce nic nie mamy. Spodnie to samo. Dobra. Znaczy dobra, to samo. W większości to samo. Ja chcę zużyć żar i się rozpalić. W sumie chyba mógłbym. Przynajmniej też dla testu. Czy jak się rozpalę żarem, to czy od razu... Czy się leczę? Tak, okej, okay, dobra. To nie musimy otworzyć przy ogniku, możemy iść dalej. Spoczko. Zaoszczędzone jest tu. Gdyby mógł działać, to wolałbym nie atakować absolutnie każdej osoby z tym backstabem. Cicho. Zostałem się pojechać tak za darmo. Kurde, będę musiał sprawdzić, jak to będę kolejny żar, czy jak jestem rozpalony i użyję żaru, czy się tak wyleczę. W ogóle mogę użyć żaru. Dobrze. A nie zapomniałem o tobie. Jezus, Jezu, tarcza, tarcza barania. Chcesz jej postować, to użyj kierwa tarczy.
Albo daj sobie pamięć na pysk 3 razy i obejdzie kościoła od tyłu. Też możesz. Czyli 2 jest to stracone w taki debilny sposób. No, brawo ja. Dobra, dalej. Czekaj, co do tego rycerza dostanę, jak go pokonam. Lecy? Były, ale nie wiem, co. Lekka kusza. Trzymaj. Miło. Idealnie pod ogień to padło. Dobra, zbieranie fokusu. Bombka. Ja pierdolę, serio jeszcze mi kurwa wybrać. Ostatnia. Tutaj zajęliśmy sobie po prostu. Świetnie. Liczyłem, że tego uniknę, no ale nie udało się. Zyskamy duszę. Teraz 2500 już mam. O boj. Dobra, zobaczmy tego rycerza. Teraz się uda. Walić blokowanie. Tą piromancję chyba też. O, taki cwany. Wydupiam stąd. On sobie idzie dotąd. Ej, okej, spróbuj to wykorzystać. Łomień? Łomień? Jeszcze raz? Kurwa, nie... Ja pierdolę, nie wierzę! Kurwa, majnie! Boże, mogłem znowu odejść. Jezus! Czekałem sobie co nieco. Serio, zdążył? Namierzanie po prostu po celu. Tak, sosa, nie? Dobra, butu na użyte, ten płomień go wykonywał za uwagi, to dość mocno. Lecz się. Ja też go zabiję. Okej. Okay. Może nie zabiło, ale umożliwiło mi go zabić. 200 dusz chyba za niego dostałem i to jest zwykły wróg. Nice. Znaczy to w sumie aż tak mnie to nie dziwi, nie? Bo wiadomo. Nie każdy wróg w początkowej lokacji jest z jakimś turbosłabiakiem. Jak ci właśnie. Choć w przypadku mi to nawet oni takimi turbosłabiakami są w stanie mi najebać. Zamiast jak ja im. Tylko że w tym przypadku dosyć mocno zależne jest, kto pierwszy zaatakuje. Dobra, to jest skrót. Zobaczymy, kiedy tu dotrzemy ponownie. Idziemy dalej. Lak! Turbo lak! Skoki do tego. No i tak jest na głowę. Także unlucky. Lucky if unlucky. Jakby. Teraz zejście na dół i przejście tutaj. Może licho? Nice! Elo. Dobra. To rozpalone. Odpocznijmy od razu. Ta strzałka to myślałem, że będzie jakaś taka lepsza, nie? Specjalnie ją sobie wziąłem, bo myślałem, że wiecie, że będzie taka lepsza, bo tańsza i ten. Że okej, mały damage, no ale będzie jakoś pomagała, nie? To jest beznadziejne. Ta strzałka bije chyba tym typom, najsłabszym typom, bije chyba, nie wiem, 10 damage'a. Gdzie mój strzał bije im pół HP? Jak chcesz sobie poszedł, no to wykorzystajmy to. Zobaczmy. A dobra, tak bym nie zginął, ale... No i tak, wolałbym nie spadać na idiota.
zanim zdobędę skarb. Jeden skarb mi się trafił. Nóż do rzucania, kolejna spoko rzecz. Dobra, znowu dwa przejścia. Kolejny nóż do rzucania, lubię to. Co jest tu bliżej? Typiasz i znowu dalsze przejście, no kurde. Że te labirynty. Okej, ten unik nie był potrzebny. Teraz był niezbędny. Ogień, unik. Oj! Blisko było. Zamknięte. Ale jest winda, czyli to jest też jakiś skrót. Tylko to jest skrót, który chyba muszę odblokować kluczem, tak mi się wydaje. Wiesz tu. Okej, nie ma typiarza za winglem, to aż ciekawe. Jeszcze więcej noży do rzucania. Dobra. Przypiszmy je. Co powinien zrobić od razu, no ale... Będzie. Ile tu bije? 15. Okej. Dobra, mogłem się tego spodziewać. Dwa strzały ja nie padają, tylko trzeba dobrze wyczuć moment. Oni mają też pewnie niską równowagę, więc... Przez to mogę im właśnie ten atak przerwać. Gdyby mieli wyższą, tak jak ten rycerz, no to ten jeden mój zwykły atak by niestety gówno mi robił. Dobra, może nie gówno by robił, no ale no widać jak to działa na tym rycerzu. Jeden mój atak niestety dla mnie nie pokonuje. Też może nie, Jezu, nie pokonuje, nie wytrąca z równowagi, o. Żeż ty... Jaki na plecy wszedł, kurde. Dobra, tu jest dalsze przejście. Pełny smog. To jest chyba trup, tak mi się wydaje. Tylko jakby co się z nim dzieje, kurde? On się rozkłada, zamienia w popiół? Magia. Dobra, ci tutaj do... Modą się do trupów zmienionych w drzewa. Okej. Czy tu jest, da się wejść z powrotem? Da się. Dobra. Ale nie, ja chcę na razie wrócić się tam na dół. Po pierwsze po duszę, po drugie po... Wstaćmy to samemu. To przy okazji spadnie. Kurde, myślę, że coś tu jest, ale... Był to taki wyraźny blask. Spodnie dezertera, no to już mamy. Tu jest kolejne przejście. Łamacz kolczu. Spoko. Bije więcej może? Bije mniej, ale to pewnie dlatego, że nie mam zręczności wystarczającej. To wiem, może gdybym miał wystarczającą dużą zręczność, to byłby więcej. Przed tobą król. O! Siema. Zamknięte. Okej, mamy ziomeczka. No ale nie mamy klucza, żeby go wpuścić. Więc... No, muszę się obejść smakiem. Przejście z drugiej strony i nic więcej. Ciekawe, gdzie mogę znaleźć ten klucz. Albo inaczej, ciekawe, jaki klucz w ogóle otwiera jedne i drugie drzwi. Dobra, no to idziemy w takim razie tędy. Zobaczmy, co jest dalej. Może chinę się tak na wszelki.
Raz ogień. Przed tobą potworność, więc spróbuj ogień. Spróbuj ogień. Okej, okay. No mam Fireballa, więc... Może być. Bomba zapalająca, też dobrze. Pożar, dziękuję. Pożar mi się przyda. Wyglądał kurde jak Judek z Gunder normalnie. W drugiej fazie. Jeszczurka! Nie zdążyłem, dobra. Czysty klejnot. Co jest na tym gościu? Duża dusza porzuconego ciała. Ciężkie kroki słyszę. O, super! Większy rycerz, dookoła pełno trupów rycerzy. Świetnie. Ragane skok. No tamto na pewno. Przecież w sumie nie tak do końca. Mogę normalnie tu zejść. Szczęście może do życia. O! Okej, okay. Skąd? Tu? Nasz. Masz to schować. Ale to było bardzo ryzykowne z mojej strony. Bardzo zadowalająco. No, powiedzmy, że to było warp. Co jest tutaj? Czarna bomba zapalająca, czyli lepsza wersja. Dobra, tam nie muszę zaskakiwać, więc może tego lepiej nie róbmy. Nie muszę. Jedno przejście. Oj, oj. Dobra, nie widział mnie. Nie widział mnie. Zamknij mordę, gdyby nie było. Dobra. Nie mam w ogóle leczenia, nie jestem gotowy na walkę z czarnym rycerzem. Czy jeszcze leczenie jest pół biedy, nie mam nawet skupienia. Na tyle, żeby go... walnąć na pysk te... Fireballa. Kurde, musiałem się do ogniska wrócić tak naprawdę, bo szkoda mi będzie duże, jak teraz zginie. Dobra, mogę się ewentualnie spróbować podratować żarem. I zamiast tego, zamiast noży, wziąć bombę zapalającą. Jakiś tak turbo w damage. Zobaczymy. Czekam aż tu wróci, może da się backstaba zrobić. Dobra, nie udało się. Oj! O! Jakoś tak wrócił! O, super, jeszcze ten ma jeszcze, widzę, sporą redukcję obrażeń. Dobra, nie, to jest pierwsza osoba. Podrabinie. Nie ma mnie. Idzie ze mną? O, nie możesz. Dobra, to sko... Zostawię sobie, chciał tam do niego zaskoczyć, nie?
Czy ona się zcheezować? Zajebista redukcja, nie? Ja mu kurde ledwo co robię, jak on się tą tarczą zasłoni. Aha, super. Okej. Okay. Nie no, ale zcheezować bym go tak mógł. To może najpierw fireballami bym mu podrzucał na plecy. Bo one jednak biją trochę więcej. No, przy starcie też biją trochę więcej, ale... Chyba nie wiem, czy to jest bez znaczenia, no ale wiecie o co chodzi, tak mniej więcej. No kurde... Mam maksymalnie dwa nie, jednego fireballa mam i... Czy on się podleczył? Leczył się. Zginął? Nie. Ale bo mogę zabiję. Subciak. Dobra. Oj, akurat żar. Dobra, no to przetestujemy. Czy mogę użyć żaru będąc rozpalonym? Nie. Czyli tylko jak jestem nierozpalony, to to jest takie darmowe healowanie. Ale przecież to dobra, to ten przecież tak sołazi. To jest przejście do jakiegoś itemu. Nic poza tym. Wymagane zeskok. Proszę, gość ma na sobie set zielonego rycerza. Oczywiście, może zielonego. Set czarnego rycerza. Dobra, i zeskoczę na dół. I co mi to da? To jedno wielkie nic, tak naprawdę. Po co? Chyba, że chodzi o zeskok, żeby po prostu iść na dół. Bardziej progresować, no ale... Nie mam w ogóle leczenia, więc... Trochę... Czy trochę, to mega ryzykowne będzie z mojej strony. Łazić. Bo tu jest typ. Na szczęście jest to sam. Szeroki miecz. Poproszę. Mogę używać. I jest lepszy. Super. Okej. Okay. On ma też jakąś zdolność. Prosty miecz o stworzonym do szerokich cięć ostrzu. Stworzonym do cięć szerokim ostrzu. Pozwala na obszerne, skuteczne przeciw tłumom zamachy, ale ściany w wąskich przestrzeniach skutecznie hamują jego impet. To tak samo jak tego tpora. I umiejętność gotowość. Po przyjęciu postawy możesz przełamywać osłonę celu od spodu zwykłym atakiem, albo użyć ataku silnego i ciąć od dołu z wypadu. Okej. Okay. Zauważyłem, że umiejętności się chyba... Znaczy nie wiem, czy tylko oburącznie można używać umiejętności. Okej, okay. Chyba nie. Chyba, że nie mam na tyle skupienia, żeby to wykorzystać, co jest też możliwe, czy co. No tak, no jest możliwe, że przez to, że ma za mało skupienia, to nie mogę użyć zdolności, ale... Bo dalej nie odkryłem, jak faktycznie to używać, bo jak chciałem użyć silnego ataku na... tej... Na lasce... Okej, to jest zwykła skrzynia. Kurwa, jak ja nienawidzę, kiedy się przeciwnik nie oznacza! Nie wiesz, żebym go tam kurwa zabił, to jeszcze bym normalnie zebrał ten skarb. Dobra, najpierw chcę odzyskać tę duszę. I zabić typa, który je straciłem. Teraz otwieram skrzynkę i co jest w skrzynce? Srebrna trójkątna tarcza z orłem. Czyżby w końcu tarcza, którą chciałbym mieć? Tak jest, 100% fizycznych. Takie tarcze lubię najbardziej. Stabilność to jest chyba to, co mi daje tego, nie?
to jest stabilność. I wyższa wartość, tym mniej energii pochłania osłona. Okej, okay, dobra. Czyli co, jak mam 45, to o 45 mniej atak pochłania energii? Dobrze robię? Bloka. No nie popisałem się. To blokada, chciałem powiedzieć, pochłania energii. Ej, ale w sumie jakąś podłogą. Poczęstujmy tylko ogniem. Nice. Sobie oj. O! Dobra, może być. Aha, czyli tak nagle stracili fokus. Aha, pewnie. I co jeszcze bardzo znaczy ten cel. Congratulations, debili. O, wielki topór. Super. Pewnie nie mogę go używać. Ja. 30. Dlaczego tak wcześnie w fabule. Dlaczego tak wcześnie znajduję kurde broń, która wymaga 32 punktów siły? Wielki topór przypominający nieobrobioną bryłę żelaza. Jeśli ktoś wykaże się nadludzką siłą i podniesie tę broń, niesamowity impet jej ataku sprawi, że wrogowie będą fruwać po polu walki. Wymachy nim należy wykonywać całym ciałem, co czyni użytkownika podatnym na kontry. I okrzyk bojową umiejętność. A tutaj znajomość oręża. Trzymanie tarczy w lewej ręce pozwala na używanie umiejętności broni trzymanej w prawej. O, dobra, czyli co, może, czyli teraz będę mógł użyć tego? Nie, to jest dalej to. Kurde, muszę sobie to sprawdzić, jak się tego używa. Bo w przypadku takich właśnie... tych co są kastery, to tam po prostu daje silny atak, no bo to jest od razu. O, fragment Estusa, lubię to. Bo wtedy zamiast silnego ataku na lasce mam właśnie zbawowanie tej laski. O, klucz do celi, żeby do tej celi, o której myślę. Mam nadzieję. Kolejny grubcio? A nie, jestem po prostu bliżej tego. Jestem bliżej niego. Tutaj. Chyba mogą tu zaskoczyć na pysk, jak mi się wydaje. Nie poddawaj się, szkielet. Aha. O, a nie, jednak nie. Chociaż, może mógłbym go... tak ładnie... spamić. No może bym mógł, gdyby się spaniak nie schował. Okej, nie lubię tracić tego. Wejdź, typie. Dobra. Na dwa firebole myślę, będę miał. Jakim cudem o mnie trafił kurwa przez ścianę? Dobra, na... a nie, a dobra, jolo. Zobaczmy, może się... jasne! Ty dobrze masz pod kopułą, stary? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Jak stąd wyjść? Super! Gościu ma nie dość jakieś kurwa... wzywanie mocy z niebios i napierdalanie dookoła, to jeszcze się kręci z toporem jak jebany Garen. Tutaj śmieć jest nieodzowną częścią przygody. A, kuszę jeszcze zdobyłem, zapomniałem prawie o tym. Zwykła kusza używana przez szeregowych żołnierzy trzeba naciągnąć przed każdym strzałem. Niezbędną kuszą amunicją są bełty. Można wyposażyć się w dwa rodzaje bełtów naraz, co pozwala użytkownikowi na ich zmianę w zależności od otoczenia i sytuacji. Umiejętność opalenia odpychasz przeciwników barkiem zapewniając sobie nieco przestrzeni. Aha, czyli takie
łuku. Jeszcze długi łuk, często używany przez myśliwych, aby korzystać z łuku, żeby wyposażyć się w strzały, można wyposażyć się w dwa rodzaje strzał naraz. Umiejętność przebicia, naciągasz cięciwe jeszcze mocniej, aby strzała poleciała z przybijającym tarczy impetem. Okej, łuk mał. To co, że tarcza. Lubo, że ten łuk, ale póki co nie mogę z niego korzystać, bo brakuje mi oczywiście zręczności. Dobra. A ten klucz chcę zobaczyć jeszcze. A jeszcze tutaj. Odłamek wzmacnia błędu plus 3. Odłamki tytanitu są fragmentami legendarnych płyt. Broń wzmacnia się wytrawiającą tytanitę. Okay. I czysty klejnot. Klejnot z przekształconego tytanitu. Wykuto z niego broń pierwszych formacji lotli. Używane przy zaklinaniu do tworzenia broni czystej. Czysta broń jest łatwa w użyciu i ma wysoki współczynnik ataku, lecz rosnące statystyki nie wpływają na jej siłę. Aha, dobra, czyli takie coś za coś. Czyli buffujemy od razu atak samej broni, ale jeśli mamy na przykład, jeśli broń bazuje na sile, ale mamy dużo siły, to nie skalowanie wtedy jakby kasujemy. Okay. Klucz do celi. Klucz do celi dla złodziei i im podobnych. W lotrych nie brakuje pospolitych złodziei. Ci konkretni najpewniej wspieli się po murach z osady i umarły. Swym złodziejskim fachem trudnią się jednak tylko na wysokiej ścianie, gdyż lęk przed pożerającym podobno ludzi zamkiem lotrych jest silniejszy od ich chciwości. Dobra, to jeszcze spróbujmy z tamtym typem zagadać, który tam był właśnie w celi. Zrobić, to by muszę tam dotrzeć, ale na szczęście to jest w miarę blisko. Jakim prawem on mnie jeszcze sięgnął? Śmiało, daj się! Brawo ja, daj się mu jeszcze pokroić. Nie to chciałem. Tym bardziej nie to chciałem zrobić. Brawo ja. 5000 dusz właśnie poszło się jebać. Bo ja nie potrafię kurwa se dobrze wyposażenia ogarnąć. Zostań. Liczyłem, że trochę się pofarmię, no ale niestety. Jak to mówię? Złupota też jest polecana. Dobra, i tu już powinno być po prostu typa. Dokładnie. Już to sobie. Ah, you know Taylor, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please,
give her this ring? I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Yes, not sure, no. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. Nice. Sygnał błękitnego łzu kamienia. Okej. Okay. Trzeci pierścień. Zwiększa absorpcję wyobrażeń fizycznych, kiedy zdrowie jest niskie. Okej. Okay. Pierścień obdarzony dużym, rzadkim łzokamieniem. Tymczasowo wzmacnia obsadę. Dobra, to jest. Ludzie wierzą, że kamień ten jest łzą rozpaczy bogini Kajfy. A w końcu łzy zawsze są najpiękniejsze, gdy śmierć jest już blisko. Z tym bym się kłócił. Dla mnie łzy są najpiękniejsze, kiedy śmieję się do rozpuchu. Dobra, raczej ten klucz nie otworzy tych drzwi, ale sprawdźmy. Dokładnie. Myślę, że wrócimy się do kaplicy. Ja też bym się chciał trochę polewelować, a tam się typ schował. Myślę, jak wykorzystam kurczę plus, to też na jeden level mi powinno styknąć. No, ewentualnie poleweluję się sam poza nagraniem. Zobaczmy, ile bym tam potrzebował? 800. No, trochę farmienia będzie, ale... Trzeba. O! Okej, dobra, jak go zabiję, zanim się przemieni, to nie zmienia się. Tego nie wiem, czy przed właśnie przemianą jest wart tyle samo w duszach. Chyba nie. Gdzie były te moje dusze? Chyba tu? Nie, tutaj. Tego kubasa. No ale dobra, trudno się mówi. Potem się poleweluję, zobaczę, co mi się uda podnieść poza nagraniem. Mamy, widzimy się w kolejnym materiale, w którym myślę, że jeszcze zagadamy na początku do Grey Rata w kapliczce. No a potem będziemy kontynuowali naszą przeprawę przez wysoką ścianę Lothric. Kto wie, może uda mi się coś w końcu bardziej sprogresować w tej lokacji. Choć, no nie powiem, dzisiejszy progres też był nawet spoko, bo znalazłem kolejne ognisko. Dobra, ja się z wami żegnam, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!